temat o tym, co ważne. Dzień dobry, witam Państwa po przerwie. Lubicie chodzić do cyrku? No. Pan Wiesław Jaśkowski. Kłaniam się Państwu. Jest dzisiaj z nami. Konferencjer cyrku Astoria, jednocześnie iluzjonista. Pan sam siebie nazywa tradycjonalistą cyrkowym. Tak, tak. Dlaczego? No dlatego, bo drodzy Państwo, musimy szanować tę sztukę, a tradycję tej sztuki stworzyli wybitni artyści cyrku światowego. Stworzyli podwaliny, stworzyli fundament i te fundamenty uważam, że są bardzo ważne i należy je przestrzegać i chronić. A są chronione? Bo to się wszystko zmienia, prawda? Są chronione, no. Mamy nowe czasy, drodzy Państwo, więc jak to w nowych czasach zawsze bywa, wprowadzamy bardzo wiele nowości do naszej sztuki, wprowadzamy piękne nowe kostiumy, wprowadzamy podkłady muzyczne, wprowadzamy oświetlenie widowiska, spektakli naszych, ale no, ja jestem i będę bronił, jestem za tradycją, jestem za poszanowaniem tych wartości, które zostały stworzone w cyrku europejskim, w cyrku, który szanuje tradycję. No to ten stary cyrk i jego tradycje to wszystkim teraz się kojarzą z czym? Z męczeniem zwierząt, zwierzęta w klatce, mapki skaczące przez ogień i tak dalej, i tak dalej. Bardzo się cieszę, że pan podjął ten temat, bo jest istotnie bardzo ważny. Szanowni Państwo, oświadczam tutaj wszystkim o bardzo ważnej rzeczy. W cyrku nie męczymy zwierzęta, nie zmuszamy je do żadnych karkołomnych wyczynów. To jest po prostu jakaś złe podejście do sprawy, do tego tematu. Naprawdę, proszę mi wierzyć, w cyrku zwierzęta są kochane, pielęgnowane, uwielbiane. Być może zdarzyło się, czy się zdarzyło tam komuś, że tam jakiś piesek został skarcony, skrzyczony, prawda? Ale proszę nie wierzyć, że w cyrkach męczy się zwierzęta. Zresztą prawie, że w cyrku naszym polskim już nie ma zwierząt. Prawie. Także ten mit, to jest jakiś mit taki, z którym będę walczył. Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, nie męczymy zwierząt w cyrku, proszę mi uwierzyć. To właściwie powinniśmy od tego zacząć, już pan licho te zwierzęta, aż tak brzydko ujmę. Jak to się stało, że zaczął pan pracować w cyrku, że był pan iluzjonistą? Stał się pan iluzjonistą, a jest pan konferencjerem? Tak, no to w każdym jednym wywiadzie jestem o to proszony i to zawsze jest ta sama odpowiedź. Rok, proszę Państwa, 1964, przyjeżdża do mojego rodzinnego miasteczka cyrk Arlekin i zostałem po prostu zauroczony sztuką cyrkową i od tego czasu zaczęła mi się ta przygoda z cyrkiem. Tyle lat powinienem już skończyć, ale jeszcze pracuję, daje mi to dużo radości i satysfakcji. Czy odczuwa pan to, że jest pan taką centralną postacią na arenie mimo wszystko? Nie, daleki jestem od uznawania siebie jakąś szczególną postacią spektaklu, ale wiem dobrze o tym, że rolą konferansjera musi być poprowadzenie całego spektaklu, całego widowiska. Muszę dbać o to, żeby publiczność była uśmiechnięta, zadowolona. Muszę dotrzeć do tej publiczności, a jak Państwo wiedzą, również zdarzają się różne sytuacje, więc konferencjer powinien bardzo dobrze panować nad całością. No i chyba o to chodzi w tym zawodzie.
każda publiczność jest inna? Nie, proszę Państwa, publiczność jest przeróżna. Publiczność reaguje nawet, drodzy Państwo, na zmianę pogody. Jeśli jest jakieś gwałtowne zmiana ciśnienia czy prawda, pogody, to my to artyści odczuwamy. Publiczność zachowuje się różnie. Oczywiście w różnych miejscowościach są różne wymagania, prawda, więc trudno powiedzieć, że publiczność jest taka sama. Publiczność jest zawsze różna. Pan wychodzi przed publikę i pan ma ustalony schemat działania, pan wie, co jest w programie, ale czy był taki moment, że pan wychodzi, patrzy na tych ludzi i myśli, kurczę, wszystko leży, ja muszę coś wymyślić? Bywają takie sytuacje, ale to są spowodowane tym, że może ktoś, coś się stanie, czy jakiś artysta się źle poczuje, prawda, i nie mogę go wypuścić, prawda, czy coś się nie uda. No wtedy rolą konferansjera jest właśnie, no mówiąc brzydko, załatanie tego momentu, tej chwili w programie, żeby dalej to się toczyło. No a jak się potoczy, to różnie to bywa, prawda? No, ale się musi potoczyć. Mhm. Czyli pan czeka za tą kotarą, obserwuje, co się dzieje. Nie, jak... za kotarą, panie Macieju, ja stoję przed kotarą. Przed kotarą, przed cały kotarą, czas. Tak, przed kotarą. Ja muszę widzieć wszystko, co się dzieje i muszę to tak wszystko układać, mieć kontakt z publicznością, żeby publiczność po prostu weszła w ten rytm, w ten tok, w tą sytuację, która się dzieje na arenie. Mhm. Najpierw pomyślałem o rzeczach tych śmiesznych, bo na przykład kiedy interweniuje, pan podejmuje interwencję na przykład przy występach klaunów, czy jakichś tam śmiesznych gagach na scenie i coś nie wyjdzie. Pan też musi wtedy być śmieszny, nie? No, muszę wbić być. Się jakby w temat. Tak, oczywiście. Łatwo? Łatwo. No nic nie jest łatwo, ale to wszystko jest konieczne i musimy się temu podporządkować. Musimy dążyć do tego, żeby publiczność była zadowolona, zachwycona, bo przecież ona zapłaciła za bilet. No za rozrywkę. Za rozrywkę, prawda, tak. A był taki moment, że publika się wkurzyła, bo rozrywki nie dostała? No, raczej nie przypominam sobie takiego wydarzenia. Raczej albo jest zimniejsza troszkę, ale ostatnio wychodzi bardzo zadowolona i ostatnio nawet mamy bardzo, bardzo pochlebne komentarze na Facebooku pisane. W Astorii czytałem sobie, no, że takim fajnym punktem tego, co Astoria robi, to jest interakcja z publicznością. To trudne jest? Tak, to jest niezwykle trudne. To jest niezwykle trudne, bo zadaniem artystów, zadaniem wykonawców, którzy są na tej scenie, scena jest w teatrze, na arenie, jest właśnie ta więź. A ta więź jest niezwykle ważna, bo wtedy my możemy publiczność niejako zmusić do pewnego myślenia pozytywnego i robimy to. A poza tym jeszcze dodam, że bardzo ważną rzeczą jest również i wielkość namiotu, bo my mamy dosyć mały cyrk, to jest mały cyrk. Cyrk Astoria nie należy do dużych, prawda, wielkością namiotów i jest tam właśnie to ciepełko, ta atmosfera. I dlatego jest ta więź z publicznością. Publiczność nie siedzi daleko, nie siedzi daleko, 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 kilkaset, kilkadziesiąt metrów, tylko jest bardzo blisko nas. I mamy publiczność na wyciągnięcie ręki. I to wszystko sprawia właśnie, że jest ta więź w tym cyrku u nas. To ciepełko, ten klimat zachowany. Często piszą o tym właśnie u nas.
Co jest miernikiem zadowolenia publiki? Reakcja dzieci? Oj, reakcja dzieci jest cudowna, oczywiście, reakcja dzieci jest cudowna, no i oczywiście brawa są najlepszym honorarium dla występujących artystów, jak najbardziej. Pan pamięta ten cyrk, w którym były dzikie zwierzęta? Oczywiście. Nie? Zabezpieczenia, klatki, oczywiście. Ktoś tam chodzi z pistoletem podobno? Oczywiście. Oczywiście, bo to jest wywiad, no to ja muszę zapytać, a było trudno? Bywało trudno? To znaczy pod jakim względem? No oczywiście, czy były takie sytuacje, które jakoś zapadły panu w pamięci? Tak, były takie sytuacje. Na pewno były. Właśnie. Były sytuacje, tak. Ja pamiętam takie sytuacje, bo pracuję ponad 70 lat, to znaczy mam 72 lata, już skończyłem. No a ponad pół wieku jestem w cyrku, pracuję w cyrku, więc muszę Państwu opowiedzieć o takim wydarzeniu, kiedy we Wrocławiu, jeszcze państwowym cyrku, zdarzyła nam się tragedia. Po prostu podczas przedstawienia runął namiot i była to wtedy tragedia. Pan mnie zapytał właśnie o takie wydarzenie tragiczne, więc przyszło mi na myśl właśnie we wspomnieniach, że takie coś właśnie, taką wichurę miałem okazję przeżyć. A co pan wtedy zrobił? No, co pan powiedział? Wtedy występowałem, nie prowadziłem konferencjerki, wtedy jeszcze nie byłem konferencjerem, występowałem wtedy na arenie, po prostu ewakuowaliśmy dzieci przede wszystkim. Wyprowadzaliśmy szybciutko dzieci, żeby coś tam na nich nie spadło, prawda? No to te momenty ciężkie, ale były też momenty śmieszne. Jest ich, podejrzewam, cała masa, więc i trudno będzie wybrać najlepszy. A który najlepszy? Najpiękniejsze dla artystów, dla mnie osobiście również są brawa. Są uśmiechy, brawa, uznanie. Najpiękniejszą rzeczą, jaką może się zdarzyć, to jest, kiedy spektakl się zakończy, publiczność wychodzi, niektórzy ludzie podchodzą i gratulują i dziękują. Piękny występ, piękny spektakl, bardzo serdecznie dziękujemy. No to jest chyba najpiękniejsze. Jak wygląda dzień konferencjera cyrku? Pan cały czas jest w trasie z cyrkiem? Tak, jestem cały czas w trasie, oczywiście. Tak, cały czas. No to takie życie na to. No życie na walizkach, życie na walizkach prowadzimy. Mamy najczęściej przerzut, to znaczy przemieszczenie się do cyrku z jednego miasta do drugiego. Robimy to w zależności od potrzeb, prawda? Czyli albo rano jedziemy na nowy plac do nowego miasta, albo przerzucamy się wieczorem, zaraz po przedstawieniu. Zależy od zapotrzebowania i programu całego dnia pracy. Jakie jest pana hobby poza byciem konferencjerem? Ja kocham teatr, kocham muzykę. I zacząłem kochać też taniec, bo moja córka jest teraz tancerką, choreografem, więc otworzyła mi moje oczy troszkę w stronę tańca. Ale bardzo, bardzo kocham teatr rozrywkowy. Jestem bardzo zafascynowany teatrem varieté, prawda, musicalami. Uwielbiam te rzeczy. Czy czuje pan magię cyrku, jeszcze jak pan wychodzi? No, tak. No wie pan, no po tylu latach to może być po prostu zawód, nie? No mam taki zawód, wyjdę, coś tam powiem, wszystkim się spodoba, ja wiem, że się spodoba. Tak, no. No i teraz ja się zapytam, czy ma być szczery. Tak. Znaczy to co, mam pana być zależy. Do bólu szczery. Tak. W zasadzie to zależy, czy się pana opłaci. Proszę przemyśleć. No więc właśnie, drodzy Państwo, ja już bardzo długo to robię i czuję się taki troszeczkę wymęczony, zmęczony, ale nie fizycznie, tylko tym takim, powiedzmy, jak to nazwać, brakuje mi teraz słowa,
ciągle to samo, ciągle to samo, mhm. ciągle to samo. No ale mimo wszystko muszę być, nie mogę się zmieniać i nie mogę po prostu dać poznać ludziom, publiczności, że jestem zmęczony, że jestem niechętny. Muszę być dla nich serdecznie miły i sympatyczny. I to staram się robić. A pan był w szkole cyrkowej? Byłem. Na jakim kierunku? Ja byłem przyjęty do szkoły cyrkowej na drugi rok. Na drugi rok byłem przyjęty, to znaczy zaliczyli mi pierwszy rok uczelni w Jelinku i byłem pod koniec studiów przeszedłem na specjalizację iluzja, czyli pragnąłem zostać iluzjonistą takim profesjonalnym. No to pan został. No został, zostałem, tak. A jaka jest pana popisowa sztuczka? Nie mówię teraz. Nie chcę. Czy państwo będziecie na naszym programie? Tak. No to zapraszam bardzo. Nie będę zdradzał. Robię tam bardzo fajny tryk, bardzo śmieszny, z moją szafeczką. To trzeba zobaczyć. Jest naprawdę bardzo fajny. Śmieszny, fajny i sympatyczny. I prosty. A publiczność lubi bardzo proste rzeczy. Ale dobrze ułożone. Dobrze. No właśnie, tak? Bo prosta według pana, a prosta według publiki, to jest jednak co innego. Bardzo fajna jest ta szafeczka i bardzo dobry odbiór. I za o to przecież chodzi, prawda, publiczności. Był taki moment, to dało się zauważyć i pod koniec lat 90., początek 2000, gdzieś może nawet później, że to ten czas dla cyrków nie był zbyt łaskawy, prawda? Teraz się poprawia? Pytanie zamknięte. Więc no, tu wchodzimy w politykę. Aha. Wchodzimy trochę w politykę. Wchodzimy... Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, bowiem przed przekształceniami gospodarczo-politycznymi w naszym kraju, które nastąpiły, jak pamiętamy i wiemy, do tej pory cyrki były państwowe. Cyrk był państwowy i cyrk był zarządzany przez dyrekcję, główną dyrekcję, która siedziała na Senatorskiej ulicy w Warszawie. Były to tak zwane ZPR-y, czyli Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe. Mhm. I proszę państwa, było tam 10, 11 lub 12 cyrków w sezonie i te cyrki były państwowe. A więc były te cyrki państwowe i były one zadbane. One były zadbane. Po przekształceniu cyrki państwowe zostały niejako wchłonięte przez właścicieli prywatnych. No i wiadomo, że no, posypały się nam numery, posypały nam się zwierzęta, mówiąc brzydko posypały, użyłem takiego słowa, no bo po prostu... Czasy się zmieniły, no i już dlatego nam brakuje, już nie mamy numerów zespołowych, nie mamy orkiestr, proszę państwa, mhm. Prawdziwych orkiestr, wszystko poszło na nagłośnienie już sztuczne, prawda, no może ja jestem zbytnim tradycjonalistą, co podkreśliłem na samym początku naszej rozmowy, ale ja pamiętam te dobre czasy właśnie cyrku. No teraz mamy takie, jakie mamy czasy. No nie są złe czasy, no ale te czasy też nie były złe. Nie były złe czasy. Nie były złe czasy. Te minione. Tak. Jaka według pana jest przyszłość cyrku? Co czeka? Uważam, że mamy bardzo wielu młodych, wspaniałych artystów, którzy na pewno sobie dadzą radę. Można tu wziąć i zobaczyć cyrk du Soleil, prawda, który robi znakomitą robotę gdzie nie brakuje przepięknych choreografii, przepięknych kostiumów, przepięknej muzyki. Także nie obawiam się specjalnie o przyszłość cyrku, ale uważam i podkreślam to zawsze w rozmowie z młodymi artystami, żeby szanowali tradycje, żeby szanowali te fundamenty, podwaliny, które ktoś kiedyś stworzył dla sztuki cyrkowej, bo to jest, uważam, bardzo ważne.
Państwa moim gościem był pan Wiesław Jaśkowski, konferansjer Cyrku Astoria. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Zapraszam do Cyrku Astoria. Temat o tym, co ważne.